Okej, okay, witam wszystkich. Dzisiaj będzie kolejna część na temat tej płyty głównej od PS4. I powiem wam tak. Ja sobie tutaj pozwoliłem rozlutować to gniazdo HDMI dzięki takiej plecionce. Po prostu wziąłem lutownicą T12, ja wam teraz coś pokażę. Genialna sprawa, patrzcie, mam teraz podłączoną do zasilania. Podłączam. I już mogę sobie ją położyć gdzieś z boku. Zarąbista sprawa, jeżeli chodzi o tą T12 z takim właśnie tutaj stykiem zasilania. Strasznie mi się to podoba, bo jest bardzo mobilne. To tyle w kwestii T12. Bardzo pomogła mi tutaj rozlutować. Ja zaraz wam to pokażę pod mikroskopem. Z drugiej strony, bo jak niektórzy wiedzą, tak nie wiem, w ogóle ktoś przylutował w ogóle. Także te wszystkie piny po drugiej stronie od pinów tam sygnałowych i tak dalej nie były polutowane. Wystarczyło tylko odestać plecionką tutaj od masy 4 te główne luty i gniazdo praktycznie samo wyjdzie, co zresztą wam pokażę. Ja teraz się przełączę pod mikroskop, zobaczycie sobie to bardziej dokładnie. Aha, nie podłączyłem jeszcze mikroskopu. Chwila, moment. Kabel mikro HDMI. Już podłączam. Momento. Podłączony. OK. Dajmy sobie na połowę, żeby ten ekran nie był zniekształcony. I teraz sobie ustawmy ostrość. I widzicie, że tutaj sobie odesłałem cynę. Można wyciągnąć to gniazdo bez problemu. I teraz zobaczę razem z wami pod mikroskopem, jak wyciągnę to gniazdo HDMI, jakie tam będą te piny. Jeszcze muszę niżej. Dobra. Okej, ustawmy sobie to tak. Dobra. Wejdzie cały w kadr. No i dobra. Wyciągam. Złapię to palcami po prostu. Podniosę do góry. Patrzcie. To tak było przygotowane. Uwaga. Gniazdo wyszło. I mamy widok płyty już po ściągnięciu gniazda. Czyli to jest wszystko do odratowania. Bez problemu, że tak powiem. Jeszcze wam pokażę. Teraz się przełączę na kamerkę. Nawet nie wiem, czy to gniazdo nie jest sprawne. Ja już zamówiłem co prawda nowe. Na szczęście. Brawo. Znowu mam kamerkę ustawioną źle. Aha, bo wtedy tak podłączałem. Chwila, z tej mam zasilanie. No to powinienem mieć dobrze. Przekształcanie obrazu w poziomie. Góra, dół, dobra. Widzicie? Chociaż ma krzywo te piny, dlatego dobrze, że zamówiłem nowe. Będę miał w piątek już nówkę gniazdo za 10 zł na Allegro, także nie ma żadnego problemu. Jeszcze raz, że zróbmy sobie powiększenie. Zobaczcie, jak to wygląda. Teraz tak, od lewej strony. Mamy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. I od prawej strony mamy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty. To jest oczywiście, tutaj jest już dół płyty. I teraz wiecie co? W internecie jest mnóstwo napraw gniazda HDMI od PS4. Zobaczmy sobie jeszcze te gniazdo pod mikroskopem, jak są te piny. Mam nadzieję, że uda mi się to jakoś tutaj pokazać.
sumie gniazdo by było jeszcze do uratowania. Tutaj są te dwa do wyprostowania piny. Wyczyścić izopropanolem, poprostować, no i w sumie by nawet dało się uratować te gniazdo. Dobra, je odłożę sobie na bok. Najważniejsze to, żeby odtworzyć te tutaj cztery pady. W zasadzie powiem wam tak. Tutaj te dwa po tej stronie, kurczę. Mam tu telefon, może zmienię sobie kąt oświetlenia, będzie troszeczkę inaczej to widać. Powiem wam tak, te dwa piny tutaj po lewej stronie to akurat idą dwie ścieżki. Jedna i druga, to do nich przylutowanie się do tego gniazda to będzie no problem. Najgorzej będzie po tej tutaj prawej stronie, bo będę musiał tutaj z tych dwóch punktów poprowadzić druciki lub skorzystać. Ja zrobię pauzę i coś wam pokażę, takie fajne zdjęcie. Ok, lecimy dalej. Zobaczcie, tu mam to zdjęcie i to są piny u mnie, poczekajcie, raz, dwa, trzy. Trzy, ten jest tutaj mas, nie, ten jest masa tutaj. Ja mam za masą dwa, czyli mam, powiększymy sobie ten obrazek. Ja mam pin numer 15 i 16 do tworzenia. I 15 i 16 to są tutaj. A, to widzicie, to nawet mogę się tutaj podłączyć drucikiem do tych pinów. Chyba będzie nawet wygodniej to zrobić w ten sposób. 16 pójdzie do pierwszego od masy, czyli od tego tutaj, nie wiem, czy to jest jakiś dławik, zielony jakiś taki element. Czyli 16 pójdzie do tutaj tej nóżki po lewej stronie. I 15, gdzie tutaj jest dioda, u mnie nie ma diody. Będę musiał w ogóle wrzutować. 15 pójdzie po lewej stronie. Wam to pokażę, może w ten sposób to umiejscowię, będzie lepiej. Widzicie, ja wam nawet pokażę, że tutaj nie mam tej diody. O! Teraz będzie to fajnie widać. Będę musiał się... W zasadzie popatrzcie, tutaj pod tą diodą... Powiększymy sobie. Widzicie, tu jest dioda. U mnie też jest dioda na płycie głównej. Mam dwa rezystory. A tutaj są jakieś zielone elementy. Nie wiem, czy ktoś po prostu nie wlutował źle tutaj tych elementów. Zamiast... Nie wiem właśnie, co to jest dokładnie. Co to mogą być za elementy tutaj? Jakieś... dławiki? Cholera wie. Kurczę, szkoda, że nie ma żadnego schematu do tej płyty głównej. Albo nikt nie napisał dokładniej, nie sprawdził. Znaczy, na pewno może gdzieś w sieci jest, ale gdzie to znaleźć po pierwsze? No i widzicie, tutaj mam diodę, czyli pod 15, pod ten pin tutaj musiałbym się wlutować tutaj, pod ten pin. Numer 15. Czyli to HDMI jest generalnie bez problemu do zrobienia. I chyba na tym zakończę, tak do 10 minut pociągnę ten filmik, żeby dłużej go nie było. Będziemy tak etapami, czyli... Jeszcze raz zobaczmy sobie... moje gniazdo... czystej konsoli. Jest to do naprawienia bez problemu, naprawdę. Powiem wam, że... nawet dobrze, że tak jest to uszkodzone, a nie tak jak na tym filmiku, co mi wysłał pewien użytkownik, gdzie było totalnie więcej tych pinów uszkodzonych. Ale gościu, mistrzu, poradził sobie bez problemu z tym. Dobry sprzęt lutowniczy i można działać. Także super, jeszcze raz dziękuję ci za podesłanie właśnie linka do tego zdjęcia, bo jest bardzo, bardzo pomocne. Przede wszystkim pokazuje, że możemy się podłączyć tutaj pod te elementy do pinów gniazda HDMI, także super sprawa. Jeszcze raz przypomnę, u mnie piny 3 i 4, czyli tutaj zielony i ten taki, nie wiem, seledynowy, nie wiem, albo niebieski jakiś. 3 i 4.
4 i gdzie on tutaj coś, czy mógłbym się podpiąć? Akurat tutaj nie ma do tych pinów, ale na przykład 15 i 16 są. 15, 16 są elegancko. Nawet jest gdzieś rozpiska jeszcze też, do czego służą. Jeszcze tu powinno być zdjęcie właśnie HDMI-ka. Które piny jaką mają nazwę? To by było już super kompletne zdjęcie. To by było na tyle, ja zakończę na ten filmik. Ta, 10 minut. Kończę na ten filmik. Kolejna część z próby naprawy PS4 kupionej na Oliksie za 200 zł, słuchajcie. I prawdopodobnie jeszcze wam powiem, że chyba w napędzie jest jakaś płyta, kurczę, i... Ciekawy jestem, co to będzie za gierka. Bądź może być film. Dobra, kończę, żeby nie przedłużać. Pozdrawiam, trzymajcie się.